Bezstronność czy obiektywizm? Co jest ważniejsze w pracy dziennikarza? Otóż istnieje dosyć zasadnicza różnica między tymi dwoma wartościami. Bardzo często politycy czy ludzie, którzy oceniają media, mówią, no ten dziennikarz nie jest obiektywny. No, gdy ten dziennikarz zaczyna dla tego polityka czy strony sporu być bardziej obiektywny, no to wtedy przestaje być obiektywny dla innej strony sporu, no bo jej obiektywizm leży gdzie indziej. Otóż to, co jest wartością w dziennikarstwie i to, jak dziennikarz, który tworzy media, artykuły, materiały filmowe, materiały radiowe, powinno go dotyczyć, to jest bezstronność. Co to znaczy bezstronność i czym ona się różni od obiektywizmu? Otóż obiektywizm zakłada, że ja jako dziennikarz czy osoba, która przedstawia materiał czy przedstawia jakąś prawdę, właśnie posiadłem prawo do posiadania tej prawdy. Ja wiem obiektywnie, co jest prawdziwe, a co nie jest. No i rzeczywiście rolą dziennikarza jest docieranie do prawdy. Każdy dziennikarz musi dążyć do tej prawdy. Natomiast rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana niż możliwość ustalenia, jaka ta prawda jest. Otóż jedyne, co dziennikarz może zrobić, to dążąc do tej prawdy, pokazywać różne opinie. Zwykle, gdy mówimy o sprawach społecznych, o sprawach politycznych, jakichkolwiek innych, mamy do czynienia z różnymi opiniami różnych ludzi, różnych ugrupowań, różnych środowisk. I to, co jest ważne w pracy dziennikarza, to umieć dostrzec różne punkty widzenia. To znaczy, jeżeli ktoś przedstawia jakąś tezę, uważa, że coś wygląda w jakiś sposób. Dajmy na to, gdy rozmawiamy o aborcji, ktoś uważa, że powinna by istnieć dowolność w tej sprawie, no to zawsze dziennikarz, który jest bezstronny, szuka innej opinii, szuka kogoś, kto uważa inaczej i daje szansę przedstawienia tych argumentów. Bardzo często zresztą w mediach widzimy sytuację, zwłaszcza w mediach elektronicznych, zwłaszcza w programach informacyjnych w telewizji, że pojawiają się różne strony i każdy mówi swoje, ale nie ma debaty między tymi osobami. To znaczy, to nie jest tak, że każda strona odnosi się do argumentów drugiej strony. To jest także bezstronność, bo nie chodzi o to, żeby pokazać różne opinie różnych środowisk, ale żeby te opinie występowały względem siebie w jakiejś debacie, żeby to była debata i wymiana stanowisk i żeby to był rodzaj dialogu i dyskusji. Ale bezstronność przede wszystkim polega na tym, że ja jako dziennikarz dążę do prawdy. Ja wiem, że ta prawda gdzieś istnieje, ale z drugiej strony mam ogromny szacunek do tej prawdy i ogromne przekonanie, że no, to nie jest tak łatwo do tej prawdy dotrzeć. Jedyne, co mogę robić, to pokazywać różne opinie. Dziennikarz bezstronny to jest taki dziennikarz, który zapomina o swoich poglądach i gdy widzi kogoś i słyszy kogoś, kto przedstawia jakiś pogląd, to za chwilę się zastanawia nad tym, aha, może jest ktoś inny, kto może uważa inaczej. A gdzie jest ta osoba? I zadaniem bezstronnego dziennikarza jest dotrzeć do tej drugiej osoby, do tej drugiej opinii, po to, żeby dać odbiorcy wybór. Odbiorca ma mieć prawo wyboru, która opinia mu pasuje. Dziennikarz nie jest od tego, żeby za odbiorcę, za słuchacza, czy czytelnika, czy widza tego wyboru dokonywać. Tego wyboru dokonuje właśnie mój odbiorca, a ja jestem od tego, żeby pokazać różne punkty widzenia. I to jest obiektywizm. Gruba książka BBC, Producer's Guideline. BBC uznawane jest przecież za standard dziennikarstwa. Wiele mediów odwołuje się do zasad i standardów, które tam są opisane. W tej grubej księdze, która opisuje, co należy robić, a czego nie należy w uczciwym dziennikarstwie, między innymi bezstronnym, nie pojawia się ani razu słowo obiektywizm. Tam jest mowa tylko i wyłącznie o bezstronności.